W tym odcinku powiemy sobie o sposobie deklarowania funkcji. Stary sposób deklarowania wygląda w następujący sposób. Piszemy słowo kluczowe function, następnie nazwę funkcji, nazwijmy ją tak jak w poprzedniej lekcji showCity. Następnie funkcja może przyjąć jakieś parametry i one są deklarowane w nawiasach zwykłych, a następnie otwieramy ciało funkcji, czyli nawiasy klamrowe. Funkcja może coś zwrócić, zwykle wygląda to w następujący sposób, że piszemy słowo kluczowe return, no i coś zwracamy. Nie wiem, zwróćmy sobie wartość 2. W tym momencie, kiedy wywołamy sobie tę funkcję, czyli console.log showCity, to powinniśmy otrzymać w przeglądarce liczbę 2. Jak widzicie, stało się to. Natomiast JavaScript dodał funkcje strzałkowe, czyli skrócony zapis wyglądający w następujący sposób. W tym momencie przekształcimy sobie tą funkcję wyżej na funkcję strzałkową. Przypisujemy sobie to do zmiennej, nazywamy ją showCity, następnie równa się, potem nawiasy klamrowe, następnie znowu równa się oraz strzałka w prawo, no i otwieramy ciało funkcji i tutaj piszemy return 2. W tym momencie możemy to wywołać. Tutaj zrobimy sobie tylko jeden mały myk, ponieważ chcę Wam pokazać pewną różnicę. Tutaj to showCity dajmy na 2, tutaj wywołajmy 2, a tutaj wywołajmy sobie showCity po prostu. Czyli wywołamy tą funkcję strzałkową. Powinniśmy dostać 2,2 i dostaliśmy, natomiast zaraz wytłumaczę, o co chodzi i dlaczego zrobiłem to w taki, a nie inny sposób. Na ten moment musicie jednak wiedzieć, że oba zapisy nadal są używane. Inaczej niż w przypadku zmiennych, gdzie używanie słowa kluczowego var jest już po prostu niewskazane. Funkcje strzałkowe jednak różnią się działaniem od zwykłego zapisu. Po pierwsze, nie mogą zostać użyte jako konstruktory. Jeżeli nie wiecie, co to konstruktory, to zapraszam do lekcji o klasach, czyli o obiektowym JavaScripcie. Taka lekcja o klasach pojawi się za jakiś czas. Kolejna rzecz to taka, że funkcje strzałkowe nie posiadają własnego this oraz funkcji super. Kolejna bardzo ważna rzecz to taka, że hoisting nie obowiązuje w funkcjach strzałkowych. Co to jest ten hoisting? Czyli co to znaczy? Jeżeli zadeklarujecie funkcję niżej w kodzie, a wywołacie ją wyżej, to przy starym zapisie funkcja zadziała. Natomiast przy funkcjach strzałkowych to nie zadziała. Już Wam pokazuję przykład. Jak widzicie, ta funkcja nazywa się showCity2. Wywołajmy sobie ją trochę wyżej, czyli nad tym zapisem. Jak możecie zobaczyć, nadal to zadziała. Natomiast, kiedy zrobimy to samo z funkcją strzałkową, to niestety wyrzuci nam błąd. Jak widzicie, mamy podany błąd i chodzi tutaj o to, że po prostu funkcje strzałkowe nie będą hoistingowane, czyli po prostu tutaj nasz kod nie rozumie tego zapisu. Wróćmy sobie do poprzedniego zapisu i teraz powiedzmy sobie o jeszcze kilku ważnych rzeczach. Pierwsza rzecz to taka, że nasza funkcja może przyjmować parametry. No i na przykład możemy mieć argument 1 i argument 2. Natomiast, kiedy argument jest tylko jeden, to możemy się pozbyć nawiasów. I ten zapis i tak będzie poprawny. Tutaj akurat poprawia mi go prettier, natomiast możecie uwierzyć mi na słowo, że zadziała tak samo bez tych nawiasów zwykłych. Kolejna rzecz to taka, że te nawiasy wymagają słowa kluczowego return, jeżeli chcemy coś zwrócić. Natomiast możemy sobie to zastąpić zwykłymi nawiasami. I wtedy te zwykłe nawiasy, czyli nawiasy okrągłe, zastępują nam słowo kluczowe return. Czyli jeżeli coś tutaj wykonamy, to ta funkcja nam to zwróci. Na przykład chcemy, jak w poprzednim przypadku, zwrócić dwójkę, więc wpisujemy dwójkę. Tutaj oczywiście prettier poprawi mi to, ponieważ nie wymagamy tutaj nawiasów, ponieważ zwracamy jedną rzecz i nasza funkcja jest w jednej linijce, więc wystarczy bez nawiasów. I teraz jak odświeżymy sobie naszą stronę, to jak widzicie, została nam zwrócona dwójka. W tym odcinku tyle, zapraszam do następnego.